Panie i panowie, witam was w kolejnym materiale od Gramy na Maxa i tym razem zaczynamy trochę bardziej gwałtownie niż zwykle, bo witamy was w produkcji, wow. Przykucnę, żeby wam trochę opowiedzieć, o co chodzi. Witamy was w produkcji Warface, czyli strzelaninie, free-to-playowej strzelaninie od studia Crytek, czyli znacie tych gości pewnie najbardziej z serii Crysis. Oni też zajmują się właśnie produkcją, jakaś tam inna część tego studia, zajmuje się też produkcją właśnie tej gry. Jest to właśnie taki modern shooter, oparty na modelu free to play, jak już powiedziałem. Teraz weszliśmy sobie do gry, do trybu Team Deathmatch. Wow. Mam nadzieję, że nie umrę. I mam nadzieję, że... Możemy się ślizgać, wciskając F, jest fajnie. Dobra, umarłem i dobrze, bo mogę na spokojnie teraz opowiedzieć. Po pierwsze, dlaczego jak zwykle nie włączyłem, nie pokazałem wam gry od menu i tak dalej. Ponieważ menu tej gry jest dziwne. No właśnie. Mam nadzieję, że to się nie nagrało. No jeżeli tak, to sorry. Ale to jest gra przeglądarkowa. I przez to właśnie nagrywanie sprawiało mi trochę problemów. To znaczy, cała gra się crashowała, jeżeli nagrywałem już od momentu uruchomienia jej w przeglądarce. Nie ma nawet tu typowej instalacji, po prostu ściągają nam się jakieś tam pliki do systemu. I później odpalamy grę właśnie z takiej platformy, która nazywa się GeFace. GeFace.com. Wow, dobra, zabiłem kolesia, który pewnie tak jak ja nie umie grać za bardzo, że sobie ze mną nie poradził. Gram inżynierem, są cztery klasy w tej grze do wyboru. Inżynier, medyk, szturmowiec i... leży fajnie. Inżynier, medyk, szturmowiec oraz snajper. Możecie się łatwo domyślać, jakby... Ała. Jakby jaka klasa ma jaką rolę. No i zostałem zabity przez medyka. Medycy mogą nosić shotguny. Medyk leczy, wiadomo. Inżynier może jakby podnosić poziom zbroi swoich sojuszników i rozstawiać miny. Szturmowiec rozdaje amunicję i może mieć też granatnik. Natomiast snajper, no wiadomo, kampi sobie w krzakach i ma fajny kaptur. No i ogólnie ta gra jest, z tego co na razie pograłem, bardzo przyjemna. Nie jest to jakiś totalny arcade, tak jak Call of Duty, ale to też nie jest Counter-Strike, chociaż to zależy od trybu, bo są tu takie tryby jak Team Deathmatch, czyli ten, który teraz oglądacie, czyli nic specjalnego. Ale jest też na przykład podkładanie bomby, czyli coś jak w Counter-Strike'u mamy. I tamten tryb już jest jakby o wiele spokojniejszy, tam trzeba nauczyć się mapy, wiecie jak to jest. Jeżeli ktoś gra w Counter-Strike'a, to się odnajdzie. Ała. Shotgun OP. Cholera. No, w każdym razie jest jeszcze tryb free for all, czyli wszyscy na wszystkich, i szturm, czyli coś jak w Battlefieldzie. Więc całkiem fajnie, że są aż cztery tryby już na początku. To jest jeszcze zamknięta beta. Możecie spróbować się dostać do niej. Wygooglujcie Warface'a, jeżeli chcecie. Ale poza tym 50%, powiedziałbym, że 50% tej gry to właśnie taki multi... Tych chamie, chodź tu. Nie no, czuję się, jakbym grał na padzie. No dobra, pięknie. Strasznie dla mnie, wybaczcie. Co zacząłem mówić? Aha, że 50% tej gry, tak mi się wydaje, to jest właśnie taki standardowy multi, czyli z dwoma drużynami, które walczą ze sobą. Ale jakby połowa tej gry to jest kooperacja, takie jest nastawienie tej gry, bo kooperacja nie jest tu dodatkiem na siłę jakby, tylko są tu naprawdę specjalnie fajnie zaprojektowane misje pod kooperację czterech graczy. I naprawdę wymagana jest współpraca w tych misjach kooperacyjnych i to jest fajna rzecz. Bo dawno jakby nie spotkałem takiej strzelanki, w której kooperacja byłaby tak fajnie potraktowana. Cześć, snajperze. Właśnie tak na poważnie. Tym bardziej, że to jest gra free to play, właśnie jak już mówiłem tyle razy, ale ja się uwielbiam powtarzać. No więc fajnie widzieć. Świetna pozycja w ogóle. Mam gogle jak Sam Fisher. To jest granat czwóreczka, a pod piątką mam medium strike face, którym mogę poprawiać, jakby naprawiać zbroję moich towarzyszy. Ogólne odczucia są takie, że strzela się przyjemnie.
Właściwie trudno powiedzieć, że mam jakieś większe zastrzeżenia co do tej gry. Po prostu, jeżeli lubicie strzelaniny... Czemu nie mogę przybliżyć? Mogę. Jeżeli ktoś lubi strzelaniny, to Warface powinien mu się spodobać. Tym bardziej, że już to jest w ogóle mój podstawowy zestaw broni. To wszystko, co mam przy sobie, a idzie mi całkiem nieźle, jak jeszcze na komentowanie na żywo i tak dalej. Cholera, no. Cały team z shotgunami. Oczywiście, jeżeli chodzi o balans, to jest beta, więc mam nadzieję, że trochę to zmienią, bo shotguny mają tu... Chociaż, no nie, to jest akurat taka mapa, że... Nie będę narzekał, moja wina. Graficznie jest nieźle. To są średnio wysokie ustawienia, ponieważ i optymalizacja nie jest jeszcze dopracowana. W finalnej wersji na pewno będzie lepiej, tak twórcy zapewniają. Więc jest naprawdę całkiem fajnie, jak na produkcję free to play. To wiecie, nowy Medal of Honor wyglądał tak samo. Gin. O, przepraszam, nie będę bluzgał. Tak, uroki grania na żywo i komentowania dynamicznych gier. Zapomniałem, o czym zacząłem mówić i co mam teraz powiedzieć. Ale mam nadzieję, i tak cel tego filmiku to jest pokazanie wam przede wszystkim, jak ta gra wygląda. Bo może się zainteresujecie. W ogóle mało materiału widziałem z tej gry w mediach ostatnio. Nie wiem, może zaczną się ukazywać teraz po tej fali zaproszeń do bety. Ale postanowiliśmy wam pokazać, bo jest interesująca. I też właśnie zacząłem chyba mówić o tym, że model free to play nie jest tu przegięty, bo tak jest, o tym właśnie mówiłem, że to jest moje podstawowe wyposażenie, to co mam teraz przy sobie, czyli ten karabin i pistolety i... Gin! Wciskając V, bijemy z kolby i właśnie tak zabijemy jakiegoś nieszczęśnika. Nóż wyjmujemy trójką i w ogóle nóż to jest oddzielna broń. Mamy dwa tryby ataku nożem też. Wow. No dobra. No więc nawet podstawowymi brońmi możemy tu nieźle namieszać. Pamiętam w jednym meczu takim podkładanie bomby. To był mój pierwszy mecz i byłem pierwszy w tabeli na końcu meczu, więc no. Nie czuć tu po prostu, że no ten koleś to ma broń, którą kupił za 20 zł, jest lepszy. Wiecie, nie ma takiego odczucia jak w niektórych grach. Free to play. Ała, snajper. Więc jest bezpiecznie pod tym względem, to teraz sobie wyjmę właśnie to i wciskając prawy przycisk myszy, używając tego zestawu, mogę naprawiać sobie, widzicie, zbroję. Rzucimy granat i uciekniemy, bo ze snajperem nie ma co. Są oczywiście kamperzy i tak dalej, ale to też zależy od trybu, bo mówię, no, pokazuję wam teraz Team Deathmatch, a wiadomo, że w takich trybach nie ma co liczyć raczej na jakiś teamwork specjalny. Natomiast jeżeli trafi się fajna drużyna, to jest też fajne w ogóle wsparcie dla klanów i tak dalej, gry ze znajomymi. Więc jeżeli macie tam paru znajomych, to w tym trybie takim bardziej taktycznym, czyli plant the bomb, podkładanie bomby, można naprawdę fajne akcje organizować i zgrana drużyna może wiele zdziałać. Snajpery, kampery. Więc każdy w tym znajdzie coś do siebie w Warface'ie właściwie, bo no wiecie, jak ktoś lubi niezobowiązująco sobie postrzelać tam przez 10 minut w meczu, to sobie wskoczy do właśnie drużynowego deathmatchu. A jeżeli ktoś woli bardziej troszkę taktyczną rozgrywkę, to będzie sobie wybierał te tryby szturm czy podkładanie bomby. I wszyscy są zadowoleni. No i jeszcze ta kooperacja właśnie, której nie pokazuję wam, bo ostatnio mam jakieś problemy z dołączaniem, ze znajdowaniem meczy. Chociaż to też jest oczywiście kwestia tylko tego, że to beta. Ale kooperacja też jest naprawdę godna uwagi. I myślę, że już niedługo ta gra powinna znaleźć się w fazie otwartej bety. Wtedy polecałbym, żebyście po prostu sami sprawdzili, bo jest warto i w tym przypadku nie warto jakby, wiecie, polegać na takich, czy no, traktować tą produkcję tak stereotypowo poprzez pryzmat tego, że to free to play, więc nie warto marnować czasu. No bo jest takie przekonanie, że jednak większość graczy z dystansem bardzo podchodzi do gier free to play. A często nawet nie próbują tych gier, bo zakładają, że są po prostu nie fair w stosunku do tych, co nie płacą. Ale jest kilka przykładów z ostatniego roku, że nie zawsze tak jest. Na przykład Planetside 2,
czy Tribesy, nowe Tribesy. No i Warface też mi się zdaje będzie właśnie taką grą. Kiedy będzie w otwartej, już w fazie otwartej, to polecałbym, żebyście sprawdzili. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.